Zaksięgowana. Fantastycznie lekko w książkach. Po tej stronie głośnika maktyre. Czasem tak bywa, że książkowo i nie tylko przeskakuje z kwiatka na kwiatek, a jak wiadomo, co pewnie i Was spotyka, często zależy to od obecnego stanu ducha, nastroju, albo chęci na daną powieść czy film. Zdarza się też, że podczas takiej chwiejności lubię wrócić do czegoś, co już znam. I tak oto ponownie spotkałam się z Panem D a konkretnie z hrabią Drakulą. O samej fabule myślę, że nie muszę zbyt wiele mówić, bo to dosyć znana historia i wielokrotnie maglowana, ale tak w dwóch słowach przytoczę najważniejsze. Jonathan Harker przybywa do Transylwanii w obowiązkach pracowniczych, właśnie do hrabiego D, o którym nie wie, że jest wielkim koneserem krwi i lubi dobrze zjeść, niekoniecznie na mieście. Do tego ma ogromne pragnienie zrobienia sobie wycieczki do Londynu, a nawet przeniesienia tam swojej działalności na okres wyżej nieustalony, żeby nie powiedzieć bezterminowo. I tak zaczyna się ta przygoda. Co jest charakterystyczne dla całej fabuły, to fakt, że książkę tworzy zbiór notatek z dzienników czy listów bohaterów. Ciekawie moim zdaniem Bram Stoker podszedł do tematu. W pewnym sensie podbija to klimat, i jest tak inaczej, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim taka forma opowiadania wydarzeń będzie odpowiadała. Pierwszy raz książkę przeczytałam, będąc w podstawówce, i przyznam, że straszyła mnie po nocach. A później, kiedy już przestałam być taka smarkata, obejrzałam film z 1992 roku w reżyserii Francisa Forda Coppoli, i nagle historia o strasznym potworze pijącym krew dostała nowe oblicze. Hrabia mimo wszystkich swoich wad i przestrasznej charakteryzacji oraz fenomenalnie zagrany przez Grego Oldmana, okazuje się być romantykiem cierpiącym z powodu złamanego serca i wiecznej miłości do ukochanej, którą utracił. A utracił ją wiele wieków wcześniej, a teraz pojawiła się druga szansa, czyli reinkarnacja Elizabety w postaci narzeczonej Harkera, Miny. Edward i Bella mogliby się od nich uczyć i jak widać nie Bella pierwsza była, co pokochała potwora. Film Dracula jest mroczny jak narasowy horror przystało, a do tego postać i historia Lucy przyjaciółki Miny dodatkowo mrozi krew w żyłach oprócz pozostałych wydarzeń. A wszystko to jest okraszone genialną muzyką Wojciecha Kilara, która dodaje smaczku, bardzo mrocznego, krwistego smaczku. Nie mogę też nie wspomnieć o postaci Van Helsinga, którego wybitnie sportretował Anton Hopkins, czyli Hannibal Lecter z Milczenia Owiec. Zresztą powiem Wam, że mam sentyment do całej obsady filmu i to tak bardzo, że jak właśnie ostatnio kolejny raz Dracula wpadła na ruszt czytelniczy, bo wampir z grilla to chyba nic z tego, to wizualizacja bohaterów poszła w bardzo konkretnym kierunku. Dla mnie film z 1992 roku to jeden z ulubionych, do którego wracam, jak nadarzy się okazja, i który uważam za jedną z lepszych adaptacji dzieła Brama Stokera. A już wisienką na torcie jest piosenka Eni Lennox, promująca tytuł. Czytając, oglądając czy słuchając muzyki Wojciecha Kilara, jestem oczarowana w mroczny i niepokojący sposób, co prawda, i nie mogę się oderwać od historii. I tak, pomimo upływu czasu, myślę, że książka, obraz i muzyka nie tracą zbyt wiele. Widać inny styl, jednak to ma ten swój mroczny urok nietypowej historii o miłości, która przetrwała wieki i tli się nawet w tak okrutnym potworze, jakim stał się hrabia. Dzisiaj polecam Wam taką właśnie trójpolówkę z wampirem w tle, z takim rasowym wampirem i liczę, że dacie się skusić chociaż na kropelkę emocji, jakie niesie ze sobą książka, film czy muzyka z drakulą jako tematem przewodnim. Tyle ode mnie. Wiem, że krótko, i dziękuję tym, co czekają na kolejne odcinki, za przeogromną cierpliwość. Znikam w oparach mgieł z nad Transylwanii, a wy pilnujcie się, i do usłyszenia.